Jo, siemaneczko, witamy na Popsowni jeszcze raz. Ktoś tam chciał bez koszulki, czy z koszulką, nie ma problemu. Raczej jest to mój czwarty chyba w tym roku trening siłowy. Bardziej lecę kardio, redukcja i tak dalej. Ale nagrajmy coś, zobaczmy, nie? Oczywiście, mogę wam przyznać rację 100%. Dałem dupy na 160 czy 170 na martwy. Nie uciekały mi aż tak te plecy. Zgodzę się z wami w 100%, dlatego nie robię tego na co dzień i dlatego trzeba podsumować technikę i nie ma co się czarować. Dużo, dużo brakowało, to było raczej na połamanie technika, no ale przy maksach ucieka technika, wszystko ucieka, bo jakby człowiek się ratuje, żeby tylko wycisnąć. Ale dzisiaj jedziemy sobie klateczkę, 80 na spokojnie, mniejszym ciężarem, a po prostu więcej powtórzeń, więcej, bardziej. I może źle chcieliśmy odebrać, ale po prostu chciałem się sprawdzić na początku roku, ile wycisłem. A mam 100% pewność, że na kolejnych treningach i na koniec roku zobaczcie dużo lepszą technikę z dużo większym martwym ciągiem, więc chill, real. Nie trzeba aż tak hejtować. Oczywiście niektóre były może przesadzone, tak bym nazwał. Pięć pierwsza tyle chcę zajadę. Wspiera swojego ulubionego artystę, kupując płyty i ubrania na www.preorder.pl. Jest dyszka. Nie wiem, czy to w ogóle też jakby można to nazwać tak technicznie, że jakby będę robił taką bramę, ale jedną stroną, bo u mnie nie ma tyle miejsca, ale przede wszystkim jest chłodno, dlatego zakładam latem, mogę nagrywać częściej. Delikatnie tylko jedna sztabeczka, bo ciężko było. Wierz życie za i później sztanga
poza tym, cokolwiek się wydarzy, ja nie przestanę marzyć. Coś w tym jest. Więc trzeba wierzyć w swoje marzenia i w swoje cele. A jeszcze się zaczął internet jebany. A zresztą... Ale trzymajcie się, moc z wami, siemaneczko, elo.